Bycie mężnym tatą to przede wszystkim bycie bohaterem codziennych czynności, tych takich drobnych, ponieważ budowanie męstwa, budowanie tej odwagi ojcowskiej, to nie może być od czasu do czasu, ten tata nie może być odważny od czasu do czasu, to jest proces ciągły, tak jak wychowanie dzieci. Czy są sposoby na wyćwiczenie męstwa? No oczywiście, że są. Przede wszystkim musimy mieć kręgosłup moralny, czyli przekonanie do tego, co robimy. Musimy być prawdziwi. Ćwiczenie swojego męstwa poprzez ojca czy w ogóle człowieka to jest proces, ciągły proces, czyli czynności codzienne. Oczywiście wiadomo, że tężyna fizyczna, czyli kultura fizyczna, sport pomaga w każdej dyscyplinie życia, nie tylko bycia ojcem, ale również żołnierzem. Metody są uniwersalne, są przynajmniej w wojsku, jeżeli mówimy o wojsku, mamy procedury, jednakże one muszą być dostosowane do materiału, jaki mamy. Jaki materiał ludzki i w odniesieniu do ojca i rodziny również to możemy przełożyć, z jednym tylko wyjątkiem: w wojsku jak gdyby te procedury działają na pododdziały, czyli na jakieś tam zbiory ludzkie. W domu każde dziecko musi mieć podejście indywidualne, bo każde dziecko jest inne. Wychowanie dziecka to przede wszystkim też dbanie o zdrowie, tak? Czyli to jest jak gdyby powiązane wyżywienie, nauka, ale również sport i zdrowie, kondycja fizyczna. Na pewno to pomaga w przywództwie, jeżeli mówimy o leadershipie, czyli o przywództwie, to jednym z punktów podstawowych to też jest sprawność fizyczna tego przywódcy typowego. Tata jako przywódca też powinien dawać przykład swoim dzieciakom. Wydaje mi się, że tak, to na pewno pomaga, nie przeszkadza. Jeżeli tata przez całe życie jakoś unikał tego sportu, do tej pory sobie tego nie wyćwiczył, to nie ma wieku jak gdyby granicznego, że nie może tego wykonywać. Zawsze jest czas na to, żeby ten sport uprawiać, również nawet ze swoimi dzieciakami czy potem wnukami. Jak nigdy niczego nie robiłem, no to zacznę od jednej pompki, od dłuższego spaceru z pieskiem i również z dzieciakami. Także też nauczę ich tego wychowania fizycznego, kultury fizycznej w tego samego znaczeniu.